Dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj zaczynamy nowy vlog czytelniczy, w którym będę czytała dla Was dwie książki. W pierwszej kolejności będzie to książka Christine Hanna, Odległe brzegi, i to jest książka, która kilka miesięcy już stoi na mojej półce. Jest to książka, która pojawiła się w Polsce w tym roku. I jeszcze wczoraj nie myślałam o tym, że będę ją czytała, natomiast czytał ją Marek Buktok, możecie go znać z Instagrama, i widziałam, że czyta tę książkę, napisałam do niego, jak tam, powiedział, że są tutaj postacie z Wielkiej Samotności. I kiedy ja to usłyszałam, zupełnie przeorganizowałam swoją listę TBR, kocie nie, weź mi tu, kot mnie bardzo zaczepia dzisiaj, jak nagrywam, zupełnie przeorganizowałam swoją listę TBR i... Mamy naszego łobuza i zdecydowałam się na przeczytanie tej książki w najbliższym reading vlogu. I fajnie wyszło, zostajesz ze mną, bo rozrabiasz i nie dajesz nakręcić. Także będę czytała Odległe brzegi. Jeszcze raz to powtórzę, przepraszam, ale tutaj ktoś mnie absolutnie wytrącił z równowagi. A druga książka, którą będę czytać, to Nowość od Zielonej Sowy. Dostałam tę książkę od wydawnictwa w takiej paczce niespodziance, nie spodziewałam się jej i jej opis bardzo mnie zainteresował i stwierdziłam, że chciałabym ją dla Was zrecenzować. Myślałam, że poczekam z nagrywaniem, aż on skończy się myć, natomiast Garfield chyba nie zamierza skończyć na razie. Więc wychodzi na to, że będzie to taki obyczajowy reading vlog. Już mówię Wam, o czym są te dwie książki. Jeśli chodzi o Nowość od Zielonej Sowy, Jedna sroka, smutek wróży, to absolutnie tytuł mnie oczarował i do siebie przyciągnął. I czytam. Życie Max legło w gruzach. Od dnia, kiedy ojciec zrujnował życie jej matki, zniszczył rodzinę, siostra się wyprowadziła. Od pamiętnej imprezy u Brandona Max zaczyna pisać w swoim żółtym notesie. Dziewczyna jest samotna, opuszczona przez wszystkich, szykanowana w szkole. Ucieka w swój wyobrażony idealny świat z notesu, do krainy niedaleko. Niedaleko jest idealne, wyjątkowe. Tam ojciec nigdy nie zdradziłby matki, matka nigdy nie zaczęłaby pić, siostra nigdy nie opuściłaby rodziny, a impreza nigdy by się nie wydarzyła. Tam życie dziewczyny mogło być szczęśliwe i spokojne. Na początku niedaleko jest tylko ucieczką, próbą poradzenia sobie z problemami i okrutną rzeczywistością, ale gdzieś nieustannie czają się lęki, koszmary, a na jaw wychodzą ukryte prawdy. Okazuje się, że Max może wszystko, może nawet dokonać zemsty. Wydaje się naprawdę ciekawy ten opis. Od razu mnie zainteresowała ta książka, chociaż na pierwszy rzut oka jest... wydaje się być takiego typu książką, po którą nigdy bym nie sięgnęła, zwłaszcza jeśli chodzi o okładkę, no ale może. No i w drugiej kolejności moja ukochana Christine Hanna. Rodzinna tragedia nagle wstrząsnęła całym światem Elizabeth i spowodowała, że kobieta zaczęła się zastanawiać nad swoim życiem, podjętymi dawno temu decyzjami, własnym małżeństwem, marzeniami, o których dawno temu zdążyła zapomnieć. Instynktownie wykonała śmiały krok, którym zaszokowała męża, przyjaciół i córki. W jednej chwili przestała być kobietą, którą dotychczas była i zmieniła się w osobę, którą zawsze pragnęła być. Dramatyczna, jednocześnie liryczna opowieść Odległe brzegi opisuje wyzwania, które stoją przed współczesnymi małżeństwami. Także tę książkę dla Was zrecenzuję i na pewno tę. Miałabym nadzieję sięgnąć jeszcze po jedną z moich nowych powieści graficznych. Jeśli mi się uda, to z ogromną chęcią dla Was będę ją recenzować. I teraz chciałabym Wam pokazać coś, co dzisiaj dostałam od mojego Bartka. Absolutną, wspaniałą niespodziankę, tylko zaraz wezmę kamerę i po prostu pokażę Wam to tak z rączki. Na razie będę przytulała Garfielda. Chodź tu, Garfieldku. Garfield, chodź, przytulimy się. Więc zaraz go wezmę, słuchajcie. Mam go, ale była wojna. No dzień dobry, no dzień dobry. Pokażesz się do kamery? Chodź, pokażę. O! Zobaczcie. Otóż jest moje maleństwo przepiękne, które, ja wiem, czy on jest taki złośliwy i nie daje mi nagrywać, słuchajcie, bo Garfield dzisiaj idzie na czyszczonku zębów i w związku z tym musi być nadto, a ten kot to jest jedzeniowy terrorysta, dlatego jest taki niezadowolony, że nie dostał dzisiaj papu, także zaraz lecę z kotem na czyszczenie zębów, a do Was będę odzywała się, zaraz pokażę Wam, co dzisiaj pięknego dostałam, a potem będę recenzowała dla Was książki. Do zobaczenia w następnym klipie. Okej, wyobraźcie sobie, że do TK Maxów wróciły, mam nadzieję, że wróciły, mam nadzieję, że to nie jest jednorazowy temat,
książki Barnes & Noble i Bartek dzisiaj zupełnie przypadkowo zdobył dla mnie Wojnę i Pokój oraz zbiór tekstów Fitzgeralda, ale o, proszę, jak mnie kot podrapał. Jestem naprawdę szczęśliwa. Jak ja to dzisiaj zobaczyłam, to oszalałam ze szczęścia. Jak widzicie, cena to 75 zł. Nie wiem, czy tutaj też będzie cena. Ja jej otworzę z folii i już Wam pokażę. Okej, więc otworzyłam. Jeśli chodzi o Wojnę Pokój, to wklejka wygląda w ten sposób. No i tu absolutnie nie jestem zdziwiona. Tego się spodziewałam, że nie ma żadnych ilustracji i mały druczek, ponieważ wiemy, ile stron ma Wojna i Pokój. No to są książki raczej kolekcjonerskie, z nich się ciężko czyta. Często jest tak, że mają zdjęcia, ilustracje, ale to przede wszystkim baśnie. Tu mamy tylko tekst i tu bardzo podobnie, piękna wklejka i wygląda to w ten sposób. Także no wiele osób mogłoby być zawiedzionych, natomiast ja wiedziałam dokładnie, jak te książki wyglądają w środku i na to się szykowałam. I tutaj mamy pis treści. Z tego co widzę, nie ma tutaj Wielkiego Gatsby'ego, czyli jednej z moich ukochanych historii, ale są inne. Jeszcze pokażę Wam, prezentuje się to tak i obok postawię tak i później pokażę Wam może moją całą kolekcję Barnesów, jak już te ustawię obok. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w tym vlogu, a na razie do zobaczenia w następnym klipie. Mamy dziś 6 listopada, pamiętam, bo są urodziny mojej mamy i zaraz po nią jadę. A my z Karoliną byłyśmy... To jest w ogóle vlog czytelniczy, w którym recenzuję jedną książkę Christine Hanna, jeszcze nowość od Zielonej Sowy, jedna z Sroga Smutek w Róży, tak żebyś wiedziała, w czym występujesz. Okay. I byłyśmy właśnie w Magnolii z okazji tego, że jutro zamykają sklepy. Tak. I przede wszystkim w końcu pojechałam z Karoliną do mydlarni, oświeckarni, pachnący domek we Wrocławiu na ulicy Ruskiej. Dokładnie, na Ruskiej i zrobimy 41. sobie hol. Pierwsza rzecz z holu to jest wosk z Country Candle i to jest nazwa Christmas Market, ale już z Karoliną zrobiłam podmiankę tak. Na co? Na New England. Podzieliłyśmy się jakby po dwa woski. Tak, ale tak, te kolory są przepiękne, chociaż wiem, że nie ma to dużego znaczenia z woskiem. I co jest takie? Choć to możliwe, że rozdzieli nas na zawsze. To jest ta, jak to na to mówisz? Iluma. Iluma, nakładka na świecę, która po pierwsze ma przepiękną funkcję dekoracyjną, a po drugie ma chronić świecę od tego, by nie paliła się tak w boki, tak? Żeby ładnie schodziła w dół całościowo. I Jezu, Karolina bardzo chciała tą sztukę, akurat no ja ją kupiłam, bardzo żałuję, że nie było takich dwóch. A w internecie ostatnio widziałam tylko takie miedziane. No to takie jak podobno. Ale ja i tak kupiłaś dużo ładniejszą niż te, co widziałam w internecie. Jest po prostu przepiękna, ale tutaj ja mam misję, że dla Karoliny znajdę online. Na 100% znajdę. Co dalej? Coś, co nam się bardzo podoba i coś, co mam ja, przepraszam. Tak, i teraz tylko w innym kolorze. Mam i ja, a Karolina mam i ja. Kominek na woski, który ma tutaj dość dużą pojemność i nie trzeba się martwić, że się coś wyleje, przeleje, który tak. Również jest naprawdę ładny tutaj na tea light, ona jest przyklejona ta miseczka, natomiast ją się podnosi, jeżeli masz na to ochotę i to jest taki kanarkowy kolor. Tak, coś tego takiego. Na filmie widzę, że nie widać, ale to jest taki kanarkowy, pastelowy kolor, że on nie jest taki oczojebitny, tylko naprawdę, naprawdę ładny. Taki żółty z masłem. Tak, ostatnio kupiłam bardzo podobny, ale miseczka była taka prosta i tak chciałam kupić jeszcze drugi i bardzo się ucieszyłam. Nie ma tej wersji aktualnie na Allegro do kupienia. Bo serio? Ja szukałam właśnie, jak zobaczyłam ciebie i nie było. Następnie mamy sampler Yankee Candle Singing Carols. To jest przepiękny świąteczny zapach. I ja to potwierdzam, bo kupiłam sobie dokładnie taki sam. Niestety nie było wosków, więc kupiłyśmy sobie ten mały sampler. No i teraz chyba tartaletki. Słuchajcie, Yankee Candle wycofuje się z tartaletek, więc róbcie zapasy. Zapasy? Po pierwsze mamy tutaj Golden Chestnut. Czyli złoty kasztan. Moje odkrycie tego roku, czyli Glittering Star. No, jak to jest ładnie. Pod Karoliny.
Midnight Summer to jest trochę klasyk, prawda? Tak, tak mi się wydaje, że to jest jeden z takich bardziej... I ulubiony zapach Karoliny, czyli Autumn Glow. Autumn Glow. To wszystko? To wszystko. Karol, co teraz czytasz? Możesz tutaj iść, co ja czytam? Czy podasz mi tam to, co tam zleży? Pierwsza książka? Jedna tylko. O, czytam teraz zbiór opowiadań od wydawnictwa Tajfuny, czyli Ministerstwo Moralnej Paniki. Jestem w połowie, ale myślę, że przy pomyślnych wiatrach ją dzisiaj skończę. Okej. Okay. Wygląda przepięknie. Jest przepięknie, patrz na to. Ja cały czas jeszcze nie przeczytałam ukochanego równania profesora. Dostałam na urodziny od Bartka, także z kwietnia już trochę czasu minęło. No troszkę. Ale w ogóle dalej ta książka jest białym krukiem, czy zrobili dodruk? A ona była? No przez chwilę była absolutnie niedostępna i bardzo dużo osób pisało, że jej nigdy nie... Nie, to już jest chyba normalnie dostępna. To ja ominął mnie ten moment, że jej nie było. Więc już jest i jest to dziwne, ale ciekawe to. Ja, bo kombinuję, jakby pokazać tutaj, co się dzieje na kanapie. Ja to... Nie chcecie tego widzieć. Bo Karolina ma naprawdę dużo wosków i właśnie ją obwąchałam zupełnie tutaj. Chyba ten chciałabym pokazać, jeśli mogę. Jest tak piękny, Staying Home z kotkiem. I co ty jeszcze masz ładnie? O, Watercolors, to obie uwielbiamy. Chociaż Karolina odkryła ten zapach, ale ty odkryłaś go, bo szukałaś... Bo szukałam tego, co ty mi kupiłeś. Sweet Nothing, tak. Czy jakoś tak. A Karolina przy okazji odkryła Watercolors. Od razu chciałabym odpowiedzieć na możliwe komentarze, które się pojawią. Nie żal nam wydawać pieniędzy na... Ale to pięknie. Nie żal wydawać nam pieniędzy na woski i świeczki. Tak. Nigdy mi nie było. A tobie żal, Krzysiu? Proszę. Tobie żal? Co? Wydawać. Koń? Co? Co? Koń? Żal tobie wydawać na świeczki włoski. Nie bądź. Wydaję. To ty wydajesz moje pieniądze na świeczki włoski i ich mi jest trochę żal. Twoje? Tak. Ciężko zarobione. O, no tak, bo przecież tylko... Nie, bo ja wam tylko powiem, że jestem troszkę w takim buntowniczym nastroju. Nie pokazywałam wam jeszcze, ale zamierzam. Że wczoraj wróciłam, wyciągnęłam po długim czasie swoje kolorowanki i kredki i to było bardzo, bardzo długo moje hobby i pokazałam parę prac na Instagramie i generalnie strasznie to zabrzmi i spodziewałam się trochę pochwały, a dostałam, słuchajcie, zjebę za to, że mam drogie kredki. Czemu masz takie drogie kredki? I to mnie tak zirytowało, że dlatego od razu powiedziałam o tych świeczkach, że nawet nie chciałabym czytać jakichś komentarzy, chociaż no mam nadzieję, że nikogo teraz nie obrażam. Nie piszcie, bo... W każdym razie dodałam kilka zdjęć. Oczywiście było bardzo dużo komentarzy, w których pisaliście mi, że piękne prace. Ja ci napisałam. Ale dostałam bardzo dużo komentarzy. Najpierw skąd te kredki, a potem... A muszą być takie drogie kredki do kolorowania tylko. Przecież to są kredki dla artystów. Słuchajcie, Ola jest z bogatej rodziny. Też wrzeniła się w inną bogatą rodzinę przez swojego męża. Nie pracuję, siedzę, koloruję, roztapiam woski. Ja wydaję pieniądze Krzyśka na świeczki, jak się dowiedziałam. Absolutnie nie mamy z Karoliną swoich pieniędzy. Nie, w ogóle. Nie, dlatego nie. Jak nam dają, to my kupujemy świeczki, żeby potem je sprzedawać. Tak, roztapiamy je, słuchajcie, robimy z nich mniejsze sztuki i robimy fabrykę. Nie, wiecie, że znacie mnie, że ja się zawsze odzywam, jak mnie coś zdenerwuje. I to mnie bardzo zdenerwowało, a te kolorowanki pokażę wam w tym vlogu, bo taki był mój plan. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, ale będziemy z Olą do was niedługo dużo mówić. Tak. Możecie szykować się na fajną niespodziankę grudniową, mikołajkową, świąteczną. Tak. Jeśli jesteście z nami troszkę dłużej, to możecie się domyślać. A jeśli nie, to mam nadzieję, że wam się to spodoba. Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, ale słuchajcie, ja wiem, że może to być odebrane jako autoreklama, ale mam nadzieję, że też, że Karolina się na mnie nie pogniewa, bo jest ranking, który organizuje bookstagramerka Opowiem Ci. Tak. I chciałam się go pochwalić, że mi się tam tak strasznie miło zrobiło, że jest Comic Stone w inicjatywie czytelniczej. Tak. I jeżeli wam się Comic Stone nie podoba... Jeżeli podoba wam się komiks, absolutnie nie proszę was o głos na mnie czy na Karolinę ogólnie, jako są te kategorie profilowe. Mm-hmm.
tylko po prostu ta inicjatywa czytelnicza mi się tak miło zrobiło, że tam jest Comic Stone. Jeżeli lubicie Comic Stone, to fajnie by było, gdybyście zagłosowali. Tak. A tam nie trzeba oddawać jednego głosu, możecie trzy różne inicjatywy, więc to nie jest takie jednostronne. Tylko dajemy znać, ja zostawię link do tego. I tak stwierdziłam, że jak jesteśmy razem i gadamy, to fajnie by było o tym powiedzieć. Bo tak to sama bym nie powiedziała. To Dami odwagi teraz będzie. No to tyle. To chyba już tyle. Tak. Dobra. I od razu przepraszam, że blisko mi jakoś Karina ma okropne światło w domu. Dobra, to pa! Pa. Moi drodzy, witam się z Wami w takim dość domowym wydaniu, bo tutaj mam, tu jest piżamka, założyłam tylko bluzę, żeby nie było tego widać i również naciepałam na szybko kreski, pomalowałam rzęsy, żeby nie było aż tak domowo, chociaż dzisiaj mamy poniedziałek, piątek był 6, chyba dzisiaj mamy 9 listopada, nie jestem pewna, natomiast poniedziałek, początek listopada. No i kręcę dla Was od jakiegoś czasu vloga. Ostatni raz odzywałam się do Was, kiedy byłam właśnie w piątek u Karoliny i pokazywałyśmy Wam taki haul zakupowy ze świeczkami, woskami i innymi pięknymi treatami. Boże, przepraszam Was za ten fryz. No i opowiadam Wam w tym vlogu o książce Odległe brzegi i właśnie teraz chciałabym o tym opowiedzieć. Również o nowości, ale to jest wydawnictwa Zielona Sowa, jedna sroka, smutek w róży, tam się absolutnie nie posunęła, więc w tym klipie nie będzie na ten temat. Natomiast niespodziewanie, ale niespodziewanie, od dawna miałam ogromną ochotę czytać Instytut i zaczęłam, więc też Wam chciałabym trochę opowiedzieć, więc teraz skupimy się na tych dwóch książkach. Jeśli chodzi o Kristin Hanna, Odległe brzegi, jeszcze nie skończyłam, jestem na tutaj, 263 strona na 400. I co mogłabym powiedzieć, to, że jestem cholernie zawiedziona. Niestety, sięgając po książkę od Kristin Hanna, spodziewałam się czegoś niesamowitego, czegoś głębokiego, czegoś, co po prostu nie da mi spać, tak jak było to w przypadku Wielkiej Samotności, w przypadku Słowika do pewnego stopnia, ale nie do końca. Natomiast to jest niestety dla mnie porażka. Ja wcale nie jestem z żadną znawczynią Kristin Hanna, bo ja po prostu totalnie pokochałam Wielką Samotność i jest to jedna z moich ukochanych książek. Słowika lubię, ale nie jest to mój ulubieniec, no ale tu spodziewałam się czegoś naprawdę fajnego przez to, że dla mnie już nazwisko autorki zobowiązuje i niesamowicie się zawiodłam. Na początku tego vloga czytałam Wam opis, więc to, co mniej więcej powinno się tu dziać, już wiecie. Książka zaczyna się od rozmowy dwóch przyjaciółek, Megan oraz Elizabeth. Są to równolatki. Elizabeth ma bardzo ułożone życie, od kilku dekad jest żoną Jacka. No i Elizabeth tutaj, tutaj wszyscy w książce zwracają się do niej Birdie. No i Birdie sobie dość ciężko z tym radzi, przeżywa ona również taki okres, taki załamanie.
z właśnie uwagi na to, że absolutnie zmieniło się jej życie, jej córki odeszły, więc teraz przyszedł czas, żeby może zacząć rozwijać siebie, natomiast jest cały czas ona pod dyktando swojego męża karierowicza, który ma również ciekawą przeszłość. No i Birdie jest w bardzo ciężkiej sytuacji, zwierza się ona swojej przyjaciółce, prawniczce i to jest prawniczka, jej przyjaciółka to prawniczka, więc ma ogromne doświadczenie w pracy z kobietami, które decydują się na, nazwijmy to, porzucenie swoich mężów, później tego często żałują. I przyjaciółka na sam początek doradza jej spotkania na takiej grupie wsparcia kobiet bez pasji, czyli kobiet, które w pewnym momencie orientują się, że zostały z ręką w nocniku, gdy dzieci zaczęły własne życie, a mąż zajął się karierą, a one całe życie jakby oddały, natomiast teraz zostają z niczym. A sama Megan, czyli przyjaciółka Birdie, jest, tak jak już wspomniałam, jej równolatką, natomiast nigdy nie weszła w taki pełnowymiarowy związek z osobą w swoim wieku i jakby znana jest z tego, że cały czas jest zaangażowana w romanse z mężczyznami młodszymi od niej. To już jest dla mnie pierwszy ogromny minus. Bardzo, bardzo nie podoba mi się postać przyjaciółki. Może jeszcze to nie wychodzi w tej pierwszej rozmowie, natomiast potem już na pewno, jak dla mnie, to ona tu spełnia zupełnie drugą rolę, zupełnie odwrotną rolę niż prawdziwa przyjaciółka powinna, więc dla mnie ta postać tej przyjaciółki jest tutaj na absolutny minus. No i cała historia polega na tym, że obserwujemy, jak ta nasza Birdie stara się przebudzić do życia, obudzić jakby swoje stare ja. Wiemy, że wcześniej była artystką, że lubiła malować, wszystko to porzuciła w imię dbania o dobro męża i dzieci. No i właśnie, no i mąż jest tutaj bardzo ważny. Tak naprawdę czasem narracja ucieka w jego stronę. W ogóle narracja jest trzecioosobowa, natomiast czasem jest z perspektywy Jacka, czyli męża, czasem z perspektywy Birdie. No i Jack ma taką śmieszną historię, że kiedyś był znanym sportowcem, bardzo dobrze zapowiadającym się futbolistą, który zdobywał wszystkie kontrakty, natomiast doszło do kontuzji, a po tej kontuzji do różnych innych komplikacji i jego kariera się absolutnie posypała i wylądował w jakiejś tam trzeciorzędnej stacji telewizyjnej i zajmuje się omawianiem, na przykład jak jakaś drużyna wygra mecz, to on sobie omawia w takim studiu pomeczowym, czy jak coś tam nazywa. Jemu się to bardzo nie podoba i cały czas robi wszystko, by jakoś nadać swojej karierze dawny pęd i bardzo staje się takim karierowiczem. No i ta jego Birdie, ta jego żona tutaj, obserwujemy, co się z nią dzieje. Ogólnie to jest typ historii poruszanych przez Christine Hanna i ja to spodziewałam się naprawdę, pomimo tego, że tematyka ogólnie sama w sobie od samego początku nie do końca mnie interesowała, to spodziewałam się naprawdę ciekawego wglądu w takie rozpadające się małżeństwo, w którym jest miłość, a nie ma nadziei, tak bym to nazwała. Natomiast to jest bardzo słaba książka moim zdaniem, nie chcę mi się jej kończyć, ale ją na pewno skończę, żeby Wam powiedzieć, co o niej myślę. Dla mnie to, jak spłaszczone tu są po kolei wszystkie wątki, jest nieprawdopodobne. To jest dla mnie nieprawdopodobne, że autorka, która napisała Wielką Samotność, napisała też to. Ja nie wiem, co się stało. Na przykład mamy tutaj sytuację, jeśli chodzi o to spłaszczanie, chciałabym Wam wyjaśnić, o co mi chodzi. Mamy taką sytuację, że Jack szykuje się na bardzo, bardzo ważną rozmowę kwalifikacyjną. Jest to przedstawione jako coś naprawdę ogromnego w jego życiu. My czekamy na tą rozmowę kwalifikacyjną, chcemy ją przeżyć razem z bohaterem, a rozmowa kwalifikacyjna to trzy zdania, dosłownie trzy zdania w książce, w których mówią, nie chcemy Cię, do widzenia. Bez argumentów. On w ogóle jedzie do drugiego miasta, jakąś przebywa podróż 100 kilometrów, gdzie zostaje zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, tylko po to, żeby usłyszeć, nie chcemy Cię, bez żadnej argumentacji, bez niczego, po prostu tak bezsensowna scena. Tak bezsensowne w ogóle zbudowanie tutaj tego, że nie mogłam uwierzyć w to, co czytam. Tak cholernie jestem zawiedziona,
I to nawet nie przez pryzmat, no dobra, trochę przez pryzmat wielkiej samotności. Ta Birdie mnie tak denerwuje, bo oczywiście z góry dostajemy informację, że jest to kobieta niepewna. My tutaj mamy właśnie obserwować jej przemianę, ale ludzie, no jest tak nudna. Kurczę, bardzo się zawiodłam, pomimo tego, że wiem, że to jest naprawdę moje subiektywne zdanie, bo niektórym osobom ta książka się podoba. Słyszałam, że jest zupełnie inna od książek Christine Hanna i że ona odbiega od jej innych książek, więc może źle trafiłam. Na pewno będę czytała resztę, bo teraz jestem jeszcze bardziej ciekawa reszty książek Christine Hanna. Czy to ta wielka samotność była takim rozkwitem, a reszta jest średnia? Bo mam jeszcze do przeczytania Zimowy ogród, Nocną drogę i Prawdziwe kolory. Jeszcze coś wychodzi teraz na Netflixie, serial na podstawie książki. Natomiast tej książki nie ma w języku polskim. Ona chyba się pojawi, tak mi się wydaje, że się pojawi. Tutaj w ogóle jest rodzinna tragedia, nagle wstrząsa całym światem Elizabeth. Tak się w ogóle opis tej książki to jest jakiś żart. Bo tutaj mamy, rodzinna tragedia nagle wstrząsnęła całym światem Elizabeth. Czytam. Gdzie jest jakaś ta tragedia? Ta tragedia się dzieje w drugiej połowie książki. I to nie jest tak, że ona... dobrze, to coś nadaje pewien kurs wydarzeniom, ale to nie jest tak, że to jest w ogóle najważniejsza część tej książki. Ale zrobiłam fryzurę, słuchajcie. Ludzie, przeczytam tę książkę do końca, żeby Wam zrecenzować to, jak to się potoczyło. Na razie jestem na jedno ogromne nie i będzie to jeden z największych zawodów czytelniczych, jakie do tej pory miałam, niestety, w tym roku. Ale przejdźmy dalej, czyli do Instytutu. No i jeśli chodzi o Instytut Stephena Kinga, no to jest zupełnie inna historia. Jestem absolutnie zakochana. Słuchajcie, pokazuję Wam mój ogromny hardback w języku angielskim. Natomiast ja tę książkę kupiłam z moim Bartkiem w audiobooku na Audiotece, ponieważ była promocja. Ten audiobook kosztuje bardzo duże pieniądze, kosztował bardzo długo 60 zł, zauważyłam, że jest za 20, a z Bartkiem mamy taką tradycję, że lubimy razem słuchać właśnie książek Stephena Kinga, tych takich, które mają być ogromnymi bestsellerami, a ostatnio spędzamy wieczorem dużo czasu przy stole wieczorami w kontekście on coś tam sobie gra, ja koloruję, bądź robię inne rzeczy, o tym Wam zaraz opowiem. Wy, Bartek, dawaj ten Instytut. I słuchamy razem Instytutu. Co prawda myślę, że ja już chyba pójdę dalej i zacznę czytać książkę, bo nie mogę się doczekać, co się tam dzieje. Natomiast powiem Wam tak, swojego czasu... ja tę książkę kupiłam w języku polskim w ogóle tylko po premierze, tak jak mam z każdą książką Kinga. Natomiast później dostałam to od Marty Fox w prezencie i swoją wersję polską oddałam Karolinie. Ale jakoś tak nigdy nie przeczytałam tej historii i swojego czasu bardzo zachęciła mnie do tego Nicola, Dr. Book, która bardzo polecała. Ale ostatnio rozmawiałam z Karoliną, którą możecie znać z Instagrama Read With Me, czy jakoś tak, Karolina, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, w sensie podlinkuję. I właśnie Karolina przeczytała Instytut ostatnio i była pod tak ogromnym wrażeniem, tak mi go reklamowała, że ja mówię, dobra, to nie może dłużej czekać. Ja jestem na 4 godzinie audiobooka, ale tych godzin jest 18, więc ja podejrzewam, że byłabym gdzieś... może tu... Audiobooki mają to do siebie, że one idą bardzo wolno. No ja myślę, że jestem gdzieś tak na setnej stronie. Myślę, że setna strona to jest to. O co chodzi w Instytucie? Jeszcze Wam... Nie wiem, ile można zdradzić z tej historii, żeby nic nie spoilerować. Natomiast kiedy czytamy... te historie, to na początku poznajemy pewnego policjanta, który właśnie przeszedł w swoim życiu dosyć dużą, może nie tragedię, bo on nikogo nie stracił, natomiast przeżył prawdziwe rewolucje zawodowe. Nie mogę Wam powiedzieć, co się dokładnie stało, ale stało się dużo i zmienia on zupełnie
miejsce zamieszkania i zaczyna pracę jako nocny stróż w pewnym małym, dziwnym, przedziwnym miasteczku. I w pierwszej kolejności, to jest jakby pierwsza linia narracji, poznajemy jego, to jak zaczyna pracować jako ten nocny stróż i później na chwilę żegnamy się z jego wątkiem i tutaj jest to, gdzie ja jestem i poznajemy Luka, pewnego 12-latka, który, uwaga, właśnie ma iść na Harvard. Luke jest ponadprzeciętnie inteligentnym, młodym chłopcem, który ma jakiś tam iloraz inteligencji, nie wiem jak wysoki, ale jest on w specjalnej szkole dla młodych geniuszy i właśnie tam mówią, że w tej szkole nic już dla niego więcej nie mogą zrobić i idzie, wybiera się on na uczelnię wyższą. Oprócz tego wiemy, że ma pewne talenty typu telekineza, czy tak to się nazywa, że porusza przedmiotami, nie dotykając ich. A sam instytut, tytułowy instytut, to miejsce, w którym bardzo interesują się właśnie takimi młodymi ludźmi. I jak, nie wiem, nie powiem wam jak to się dzieje i co się dzieje, no ale ja jako czytelniczka zakładałam, że dojdzie tu do jakiegoś porwania i że w jakimś cudem Luke znajdzie się właśnie w tym instytucie. Opowiem wam więcej, kiedy przeczytam więcej, kiedy wysłucham więcej. No bardzo chciałabym skończyć recenzować tę książkę w tym vlogu, nie wiem czy mi się to uda, natomiast to jest moją intencją, czyli mamy ogromną radość czytelniczą i ogromny zawód czytelniczy. Na pewno skończy to, bo chcę wiedzieć, jak ta książka się kończy, natomiast jeden z większych zawodów 2020. Dobrze, że ten rok przynajmniej czytelniczo był wspaniały, słuchajcie, bo był i bardzo, bardzo mało zdarzyło mi się takich niewypałów. I co mogłabym wam jeszcze powiedzieć? Chciałabym nawiązać do tego kolorowania. Parę razy już tutaj wspomniałam na tym vlogu, słuchajcie, kiedy byłam na studiach, to były studia magisterskie, zaczął się taki ogromny boom na kolorowanki dla dorosłych. Ja już wcześniej lubiłam kolorować, na przykład drukowałam sobie jakieś kolorowanki z internetu, natomiast no, ten boom takich kolorowanek dla dorosłych troszeczkę mną jakby posterował i przez bardzo długi czas kolorowanie to było moje ogromne, ogromne hobby. Miałam Instagram, na którym publikowałam, tam było nawet aż 1000 obserwatorów, więc mi to naprawdę dobrze szło. Później zaczęła się praca zawodowa i inne rzeczy i troszkę pobłądziłam z dalszymi studiami i po prostu porzuciłam to. Rozwinęłam się też bardzo na YouTubie, na Bookstagramie i ostatnio jakby troszkę było rewolucji w moim życiu i po operacji i po... Wy w ogóle nie wiecie, bo ja zrezygnowałam z doktoratu, ale nie chciałabym w to wchodzić, bo to jest, no to jest dla mnie bardzo śmierdzący temat. Zrezygnowałam, już nie jestem doktorantką, więc jakby cały mój fokus jest na pracy zawodowej, więc pracuję zawodowo, pracuję te 10 godzin dziennie i resztę czasu mam dla siebie. Wcześniej było 10 godzin dziennie pracy i później praca dla kogoś za darmo. Także nie chcę już o tym, nawet nie chcę w to wchodzić. Natomiast właśnie wróciłam, po prostu oczyściłam się bardzo, stałam się szczęśliwym człowiekiem, no i tą okrężną drogą dochodzę do punktu, że zaczęłam znowu kolorować. Wyciągnęłam ostatnio swoje stare kolorowanki, przede wszystkim jedną taką książkę. W ogóle mogę wam tutaj już pokazać i zaczęłam i wróciłam do mojego hobby. Na Instagramie bardzo, bardzo was ten temat zainteresował, ponieważ wrzucam to, co koloruję i prosicie, żebym ja ten temat kontynuowała. Tak, żeby wam pokazać, o co chodzi. No, wiele osób twierdzi, że ja mam talent do tego. Ja nie tak nie uważam. Uważam, że ja się po prostu bawię kolorami. No ale jakby to, ja mam dwie takie książki, które koloruję i wygląda to w ten sposób. Również tutaj w trakcie mojego monologu chyba pojawiły się różne moje prace. No i ostatnio na Instagramie poprosiliście mnie, żebym z tego mojego kolorowania, jeśli faktycznie do tego wrócę tak na porządnie, żebym wam raz na jakiś czas relacjonowała to, jak to wygląda.
jakich przyborów używam, żebym Wam pokazała na przykład jakieś takie sceny we vlogach, jak koloruję. Jeśli by Was interesowało, to ja nie mam z tym żadnego problemu i sprawiłoby mi to radość, ale prosiłabym Was o pewien feedback pod tym filmem, czy interesowałoby Was to od czasu do czasu, żebym poopowiadała, pokazała, jak koloruję. Wiecie, pokazała, jak koloruję. Po prostu w trakcie kolorowania kamera z góry i byście zobaczyli, jak taka praca powstaje. I mam dwie części właśnie takiej książki i tą drugą teraz cały czas koloruję. Potem chwyciłam, bo po prostu stoi tu na regale. W ogóle tak zaczęłam być nieśmiała, bo widzę, że sąsiadka mnie tutaj z boku obserwuje. Mam nadzieję, że przez okna to nie słychać. To jest taka szwedzka kolorowanka, którą właśnie wtedy w 2016 roku sprowadzałam, pamiętam, ze Szwecji, ona szła do mnie nie wiadomo ile, ale to jest bardzo gruby papier, to mogę robić, mogę tutaj używać markerów, farb, bo właśnie to był dla mnie duży problem, ponieważ jeszcze wyszła taka nieprzyjemna sprawa, że kiedy ja pokazałam te kolorowanki właśnie na Instagramie po raz pierwszy jakiś tydzień temu, to bardzo dużo osób napisało: wow, super, pięknie łączysz kolory, jaki zmysł, i było mi bardzo miło, ale dostałam też bardzo dużo niemiłych komentarzy. Wyobraźcie sobie, tak? Po pierwsze były zapytania, czym koloruję, no i jak pokazałam kredki, które akurat miałam, bo do tego zaraz też przejdziemy, no to była spina, że ja koloruję za drogimi kredkami i kredkami dla artystów. Co ja Wam mogę powiedzieć, kochani? Zostawię to bez komentarza. Natomiast, bo wiecie, na przykład, zupełnie przykładowo, do pokolorowania, no i pytania na przykład do obrazków, czym Ty pokolorowałeś dokładnie ten obrazek? Po pierwsze, tak jak napisałam, kolorowałam je 4 lata temu. Po drugie, na przykład do zrobienia tego obrazka użyłam chyba z 5 bądź 6 różnych typów kredek, biały żel pen i miejscami farb, kredki akwarelowe. Więc jak ja mam po 4 latach powiedzieć, czym dokładnie pokolorowałam dany obrazek. Teraz faktycznie, kiedy teraz będę kolorować i kogoś będzie interesowało, to oczywiście zawsze będzie ode mnie odpowiedź, jakiego typu kredek użyłam. Ale jak mi taka osoba powie, że dlaczego takie drugie, to wybaczcie, ale momentalnie blokada stanie, bo ja naprawdę dużo komentarzy znoszę, ale takie, na których po prostu się nie da odpowiedzieć, bo jak ja mam odpowiedzieć na taki komentarz, na taki zarzut, że za dużo na własne kredki wydaję. Nie wytrzymam, słuchajcie. A jeżeli też mam taki argument, drogie kredki to nie tylko to, że one pięknie się trzymają, ale słuchajcie, to było 4 lata temu kolorowane i spójrzcie na te barwy. Tutaj nie ma żadnego filtra, to jest w ogóle, ja nie poprawiam wideo, więc wyobraźcie sobie, że na przykład miałam jeszcze taką inną kolorowankę, którą gdzieś znalazłam, którą kolorowałam kredkami Bambino i były po prostu blade obrazki. Nie było w ogóle kolorów w nich, one się starły po prostu od leżenia, straciły kolor, a tutaj te barwy, bo moim marzeniem jest, jak zaczynałam tę książkę i teraz będę tym kontynuować, w ogóle cieszę się, że wróciłam do swojego marzenia i do swojego hobby po takim czasie, jakby moim planem jest stworzenie takiej pokolorowania tego wszystkiego od początku do końca, żeby to była taka moja książka. Też nie wszystko Wam pokazałam. Dajcie znać, kochani, dajcie, już przestaję tutaj kontynuować ten temat, dajcie znać. Nie wiem, czy jeszcze w tym vlogu zobaczycie, jak koloruję. Może być tak, że nie. Natomiast no, mam jeszcze Wam do opowiedzenia o tej książce, no i przede wszystkim zrobienie recenzji tej nowości od Zielonej Sowy. Dzisiaj mamy poniedziałek, godziny około 12. Skończyłam swoje poranne zajęcia przed 15 minutami i teraz przede mną od 16 blok zajęć do godziny 21. No i teraz mam kilka godzin wolnego, muszę coś ugotować. Raczej jak czytać, to chyba tylko przez audiobook, bo mi się nie chce siedzieć i czytać. Może pójdę na jakiś spacer z Lucusiem. No i tyle. Miałam ochotę trochę pogadać, trochę pogadałam i cieszę się, że Was mam i mogę do Was pogadać, w sensie do takiej nie dosyć nieinteraktywna forma, natomiast bardzo mi się przyjemnie gadało. I dajcie znać, po pierwsze, czy czytaliście Instytut? Bardzo dajcie mi znać, bardzo proszę dajcie mi znać, czy czytaliście to i co sądzicie i jak Was interesuje temat mojego kolorowania, czy chcielibyście o tym jakiś osobny odcinek, jak już się rozkoloruje, albo czy chcielibyście raz na jakiś czas zobaczyć, jak koloruję.
Dajcie znać. Sama jeszcze na to nie mam pomysłu. Jeszcze Wam kogoś pokażę. Jeszcze Wam pokażę mojego małego kruszynka. Tak? Ktoś był na parapecie? Kto był na parapecie i pan cię podsłuchiwał? A tam idzie Lucek. Lucy jest zazdrosny, a Garfieldusia jeszcze trochę. Tak? Zaraz, Lucy, pójdziemy na fajny spacer. Tak? Dobra, kochani, na razie bez odbioru. Hej, cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam się z Wami w kontynuacji vloga czytelniczego, w którym oto czytałam dla Was tę książkę i mam ochotę z nią zrobić post... Tak. Nie mam dużo do dodania do tego, co powiedziałam. W ogóle mam pryszcza na środku nosa, wybaczcie. Nie mam zbyt dużo do dodania do tego, co powiedziałam po przeczytaniu, no, takiej dużej całości tej książki, duża całość. Słuchajcie, ta książka jest tragiczna. Sprawdziłam dzisiaj, to jest książka, która wydana była w 2002 roku, czyli to była jedna z pierwszych książek Christine Hanna, czyli na początku źle absolutnie oceniam sytuację, bo mówiłam, że nie wyobrażam sobie, jak ktoś, kto napisał Wielką Samotność, mógł napisać to, a to Wielka Samotność była następna i po prostu Christine Hanna rozkwitła, bo to było nieporozumienie. Mówiłam Wam już, o czym to było i nie mam tu nic do dodania. Dalej uważam, że jest absolutnie spłaszczona historia i dałam dwie gwiazdki za występowanie dwóch postaci, które polubiłam. Pierwsza postać, niespodzianka że tak powiem, Wielkiej Samotności, a jakby, no najpierw była ta książka, więc później ta postać przewędrowała nam do Wielkiej Samotności i była jeszcze jedna taka postać dla osób, które czytały, będą czytać, pokochałam postać Anity i więcej Wam nie powiem, ale ja absolutnie nie polecam tej książki, to jest troszkę strata czasu, moim skromnym zdaniem, ale jeśli chodzi o Instytut, słuchajcie, ta książka jest bardzo gruba, ja jestem już z Bartkiem, myślę, że gdzieś tu jak patrzyłam, jak po prostu przenosiłam sobie z audiobooka na książkę, dzisiaj kończymy, jestem absolutnie zachwycona, Bartkowi też się bardzo podoba, ta książka jest po prostu świetna, wbija w fotel. Ja w nocy słuchałam tego audiobooka z zatrzymanym oddechem, łapałam się na tym, że słucham i mam tak... Więc jeszcze kilka słów na jej temat powiem, kiedy już ją tak definitywnie skończę i będę mogła jak całościowo się wypowiedzieć, czy na przykład końcówka nie psuje tutaj całości, bo czasami wiecie, że się tak zdarza i nie mam akurat przy sobie, ale teraz będę czytała jeszcze jedną dla Was książkę, jedna sroka smutek w róży. Widziałam wczoraj, że jedna z moich ulubionych booktuberek zagranicznych, Books and Lala, czytała tę książkę i jej się podobała, wystawiła jej 4 gwiazdki, pomimo ogólnie średniej oceny, takie 3 ledwo i pół, więc jestem zaintrygowana, a mam ochotę, w szczególności gdy dzisiaj skończymy to myślę, że będę miała ochotę na lekką powieść obyczajową z przeznaczeniem dla młodzieży. I tyle. W ogóle przepraszam Was za to, jak dzisiaj wyglądam, ale naprawdę na siłę ogarnęłam twarz, bo absolutnie nie chce mi się dzisiaj nagrywać, nic robić. Jest tak cholernie ponury dzień, smutny dzień, że naprawdę nie mam na nic ochoty. No ale trzeba jakoś funkcjonować, pracować, ogarniać się, więc teraz będę miała jeszcze jedne zajęcia i dzisiaj wieczorem planuję dużo kolorować. Widzieliście dużo przebitek chyba, a jak nie dużo, to kilka w tym vlogu, jeśli chodzi o moje kolorowanie. Będę kolorować, słuchać książki i co? I coś ugotujemy. Życie książkoholika. Dzisiaj wyjątkowo wcześniej kończę pracę, ponieważ po godzinie 16 już kończę, a tak na co dzień to mam przynajmniej do 20 roboty, więc te czwartki, być jest czwartek, są naprawdę przyjemne. No i co, moi kochani, na ten moment żegnam się z Wami, ale to nie jest koniec vloga, nie mogę z tego Rudolfa. Widzimy się później, cześć. Hej, cześć moi kochani, witam Was w kontynuacji tego vloga i chciałabym powiedzieć Wam kilka słów na temat, chciałabym zrobić taki update czytelniczy, książka, którą obiecałam Wam zrecenzować w tym filmie. Dzisiaj rano zaczęłam ją czytać od nowa, bo wcześniej jakby przeczytałam 20 stron i tak jakoś Instytut Kinga absolutnie mnie porwał i dzisiaj rano wzięłam tę książkę, przeczytałam pierwszych 50 stron. I muszę Wam powiedzieć, że byłam bardzo, ale to bardzo zaskoczona
pozytywnie zaskoczona tym, jak książka mnie wciągnęła i jak bardzo mi się spodobała. Czytałam Wam, o czym ta książka jest ogólnie, więc tu nie będziemy się powtarzać. Na pierwszych stronach poznajemy naszą główną bohaterkę Magpie z języka angielskiego Sroka, ale to jest jakby taka ksywka, którą dali jej znajomi, ogólnie jej imię to Margaret. No i poznajemy ją w bardzo, bardzo trudnym momencie, który aktualnie w swoim życiu przeżywa, ponieważ jej mama, to jest nastolatka z liceum, jej mama popadła w absolutny alkoholizm, a stało się jakby to było zapoczątkowane przez pewne bardzo przykre wydarzenie, przez to, że Margaret, czyli jej córka, przyłapała swego ojca i jej męża no, na stosunku seksualnym z siostrą, rodzoną siostrą, czyli dla Margaret z ciocią. No i w wyniku tych wydarzeń matka absolutnie się załamała i popadła w alkoholizm, a Margaret absolutnie stała się taka otępiała, bardzo ciężko sobie radzi z życiem przeciętnej nastolatki. Ten ojciec się wyprowadził, pozostawiając kobiety w naprawdę ciężkiej sytuacji, ale to Margaret jest tutaj dorosłym i to ona stara się dbać o matkę, która absolutnie straciła kontrolę nad swoim życiem. Ale to nie koniec, ponieważ kiedy idziemy z Margaret do szkoły, to dowiadujemy się, że jest ona wplątana w jakiś bardzo niemiły konflikt szkolny, była jakaś impreza, coś się stało, jeszcze jako czytelnicy nie wiemy, co się stało, ale dziewczyna absolutnie została wykluczona ze swojego poprzedniego środowiska i ma nowych znajomych, siedzi przy tak zwanym stole wyrzutków i sytuacja jest dla niej bardzo ciężka, czyli w szkole musi cały czas się ukrywać, jest opisane, jak tylko widzi kogoś ze swojego starego środowiska, to się chowa po toaletach, a wracając do domu musi sprzątać po swojej mamie różne, wiecie, organiczne substancje powstały w wyniku spożycia alkoholu. Co ja w ogóle powiedziałam? No wiecie co, musi sprzątać i musi odrabiać lekcje, musi zadbać o to, by było co jeść, a musi też zadbać o to, by karty kredytowe matki nie zostały zablokowane. No naprawdę musi działać na bardzo napiętej linii, sama będąc w potwornej sytuacji w szkole. Bardzo, bardzo się wkręciłam. Nie wiem, chyba Wam to ostatnio wspomniałam, że gdy wpisałam tytuł tej książki po angielsku, w oryginale w Goodreads, to jest You Must Not Miss, to zobaczyłam, że ta książka jest bardzo wysoko ceniona przez jedną z moich ulubionych booktuberek zagranicznych, Books and Lala. Co jeszcze bardziej mnie do niej zachęciło? Jestem na razie na ogromny tak, będę Wam dawała znać. Zapomniałam powiedzieć, że w tym vlogu będą do wygrania 3 egzemplarze tej książki. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Zielona Sowa. Bardzo Wam dziękuję, moi kochani. A chcę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że absolutnie bez zaplanowania tego uprzednio, wczoraj zaczęłam czytać Anię ze Złotego Brzegu, bo nie mogłam po prostu się powstrzymać. I jestem na około, jestem jakoś tak na 120 stronie i bardzo mi się podoba. Mamy, wiecie, bo ostatnio dostałam taki zarzut, że, bo recenzowałam w jednym ze swoich vlogów czytelniczych Wymarzony dom Ani, czyli jakby część poprzednią. No i tam pojawił się zarzut, no super, teraz mam spoiler co do Ani Gilberta. No słuchajcie, przepraszam, że tego nie powiedziałam. Wydawało mi się to oczywiste, że jeżeli Wy nie znacie historii Ani od pierwszego tomu i nie chcecie wiedzieć, co się tam dzieje, to pominiecie taką recenzję, bo nie da się recenzować piątej części serii bez mówienia tego, co stało się w pierwszym tomie. Chyba się ze mną zgodzicie mówienia. Po prostu to rozumie się wtedy samo przez się, gdy opowiadam o wydarzeniach z piątej części, to jakby wydaje się jasne, że będzie wiadomo, co się stało poprzednio, o ile wiecie, o co mi chodzi. Natomiast jeśli nie chcecie słuchać o Ani, proszę wyłączcie już ten klip, nic więcej tu nie będzie. Ania z Gilbertem mieszkają w Złotym Brzegu, mają kilkoro dzieci, poznajemy tu ich dzieci i pomimo tego, że wczoraj nawet mówiąc mojemu Bartkowi, który słuchał ze mną audiobooka przez godzinę,
powiedziałam, że kurczę, ta książka, słychać w niej, że to jest wybitnie literatura dla dzieci, może nie dziecięca, nie, to nie jest literatura dziecięca, ale tutaj jest bardzo dużo z perspektywy dziecka, kiedy to mamy perspektywę syna, jednego i drugiego, synów Ani i Gilberta i oni są naprawdę oboje w poszczególnych momentach znajdują się w dość ciężkich sytuacjach, tu nie będę mówiła, co się dzieje, ta ich dziecięca perspektywa jest niesamowicie wciągająca, świetnie napisana, uchwycona, no i bardzo dużą przyjemność sprawił mi wczoraj czas z tą lekturą i myślę, że jeszcze w tym vlogu do końca ją dla Was zrecenzuję, a jak nie, to w następnym. Natomiast tę książkę na 100% zrecenzujemy sobie do końca. Bardzo, bardzo długi i aktywny ten vlog, super, podoba mi się to. Słuchajcie, przed chwilą nagrałam dla Was recenzję luksusową edycji wydań klasyków od wydawnictwa Świat Książki. Lecę to teraz montować. Dzisiaj mamy sobotę, wieczorem jadę do Karoliny Kombuk. Wyście ją już widzieli w tym vlogu, więc może nie będę Wam jej znowu pokazywała, a może pokażę. Będziemy nagrywały coś specjalnego dla Was. No i na razie żegnamy się. Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was w ostatnim klipie do tego vloga, który bardzo, bardzo się przeciągnął. Ja nie spodziewałam się, że ten vlog będzie tak długi. I słuchajcie, przeczytałam książkę, która była tutaj poniekąd gwiazdą, Jedna sroka, smutek w róży. Przeczytałam, mówiłam Wam, że zaczęłam czytać Anię ze Złotego Brzegu i do tego, słuchajcie, jeszcze wpadła Dolina Tęczy, przeczytałam 2 tomy Ani. Może tak, może zostawimy sobie srokę na koniec. Tutaj dużo nie będę opowiadała, bo każda osoba, która to ogląda, jest na innym etapie historii o Ani. Chciałabym jedynie powiedzieć, że te dwie historie, to jest przedostatnia, jeszcze będzie Rilla z Doliny Tęczy i to chyba koniec, czy ze Złotego Brzegu, ja nie pamiętam jak to jest. I to będzie koniec, jeśli chodzi o historię Ani. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Podsumowując, bardzo, bardzo, ale to bardzo podobały mi się te dwie książki. Ania z Zielonego Brzegu, Ania ze Złotego Brzegu trochę bardziej, dlatego że jest tutaj dużo Ani. W tym tomie, czyli w Dolinie Tęczy, Ani już praktycznie nie ma. Są jej dzieci. To jest historia dzieci Ani, a Dolina Tęczy to ich jest taki zakątek na ziemi. Trochę jest Ani, ale jest to niesatysfakcjonujące. Bardzo bałam się, zaczynając czytać Dolinę Tęczy, ponieważ słyszałam często, że jest to bardzo słaba część. Na szczęście dla mnie to się nie sprawdziło i bawiłam się świetnie, naprawdę. Bardzo mi smutno, że kończy się cykl Ani, na szczęście nie cała twórczość Montgomery. Jak widzicie, mam tutaj inne wydanie. No nie udało mi się do tej pory zdobyć Doliny Tęczy w tych wydaniach, które szukam. Kochani, jeśli macie Dolinę Tęczy w tym wydaniu, nie musi być twarda oprawa od wydawnictwa literackiego, tylko pełnowymiarowe wydanie, nie to z kolekcji, które ma mały format i wiecie, i ma grzbiet taki, który grzbiety tworzą część, jakąś całość w tej kolekcji. Są na przykład, układa się taki napis Lucy Maud Montgomery. Nie, chodzi mi o takie pełnowymiarowe, niezależne wydanie. Jeśli macie Dolinę Tęczy w tym wydaniu, niezależnie czy to jest miękka, czy twarda oprawa i bylibyście skłonni po prostu ją sprzedać, proszę napiszcie do mnie, najlepiej w wiadomości prywatnej na maila. Będę niesamowicie wdzięczna, bardzo, bardzo poszukuję. Także to był naprawdę udany czas czytelniczy. W ogóle ten vlog jest mega bogaty w dobre książki. I jeśli chodzi o książkę, jedną z ważniejszych książek, Jedna sroka, smutek w róży, co nieco Wam już opowiedziałam o tej książce, powiedziałam Wam, że jej początek naprawdę bardzo mi się podobał i generalnie zostaję przy tym. Zaskoczyła mnie ta książka, ponieważ dzieją się tutaj rzeczy niestworzone. Opowiedziałam Wam o głównej bohaterce, czyli o Magpie, o tym, jak wygląda jej życie, gdy poznajemy ją jako bohaterkę w tej książce. I nie dodałam takiego szczegółu, że dziewczyna ma pewien żółty notes, w którym zapisuje swoje najskrytsze pragnienia o miejscu, w którym chciałaby żyć, w którym chciałaby mieszkać. I nie mogę Wam za dużo zdradzić, ale niektóre z jej
pragnień stają się w pewnym momencie rzeczywistością, co jest dość przerażające. I ta książka bardzo mnie zadziwiła, bo to swojego rodzaju mieszanka powieści dla młodzieży z wątkami powieści kryminalnej, z wątkami horroru, moim zdaniem z wątkami horroru. No, to była bardzo ciekawa mieszanka. Absolutnie nie mogę powiedzieć, że będzie to moja ulubiona książka. Nie mogę tego powiedzieć. Ta książka nie znajdzie się w tej takiej, wiecie, topce rocznej. Nie będzie dla niej miejsca. Natomiast na pewno o niej będę pamiętać, tym jak bardzo mnie zaskoczyła. W ogóle autorka nie bała się tutaj absolutnie pomieszać światów. Ogólnie książka mi się podobała, ale niesamowicie zaskoczyła mnie tym, co się w niej dzieje. Ja naprawdę nie lubię zdradzać dużo. Ostatnio nawet dostałam od jednej z osób, które oglądają mój kanał, taką pochwałę w komentarzu, że ta osoba bardzo docenia moją recenzję za to, że nie zdradzam za dużo rzeczy, które mogłabym zdradzić, bo zdradza je wydawca i tak je omijam. I chciałabym tutaj zrobić to samo, ponieważ wiem, że ja, kiedy zaczynam czytać książkę, lubię wiedzieć jak najmniej, więc jedyne, co Wam mogę powiedzieć, że to, co tu się dzieje, to jest w ogóle, trzeba mieć naprawdę dobrze rozbudowaną wyobraźnię, żeby po pierwsze przyjąć tę książkę, a po drugie, żeby ją w ogóle wcześniej napisać. Autorka tu naprawdę dała czadu. Ja jestem na tak. I pamiętajcie, że do wygrania są 3 egzemplarze. Jeśli chcecie wziąć udział w rozdaniu, które przygotowałam dla Was z wydawnictwem Zielona Sowa i w którym można wygrać 3 książki, 3 egzemplarze tej książki, to teraz otwórzcie sobie opis do filmu, tam jest wszystko wyjaśnione. Musicie subskrybować kanał, profil na Instagramie, również polubić film, zostawić komentarz, a w komentarzu oprócz tego, że skomentować film, zostawić informację, biorę udział w konkursie. Jeśli chodzi o to, jak będę wybierała komentarze, będzie to drogą losową, także każdy ma równe szanse. I słuchajcie, to tyle, więc przez ostatnie kilka dni przeczytałam 3 książki, oprócz tego czytałam też Instytut, coś tam jeszcze czytałam chyba. Teraz nie pamiętam co, ale coś jeszcze przeczytałam albo nie? Niezbyt dobrze o mnie to świadczy, że nie pamiętam. Bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście film, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w rozdaniu. Naprawdę warto zawalczyć o tę książkę. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, a chyba przypomnieć, bo już o tym wspominałam, to jest książka wydana w taki sposób, że nigdy w życiu bym po nią nie sięgnęła w Empiku czy w innej księgarni w sklepie, ponieważ okładka mnie odstrasza. Nienawidzę takich zdjęć na okładkach. I co mogę jeszcze powiedzieć, kochani? Bardzo dziękuję, że jest Was coraz więcej. Na Instagramie to już przechodzi moje wszelkie oczekiwania, marzenia. Bardzo dziękuję, że jesteście, że komentujecie, że oglądacie. Ja na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Thank you.